Witam Was tutaj, cześć, czem Avizanosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Cities Skylines PlayStation 4 z dodatkiem Snowfall. No i tak, zaczynamy od naszej nowo dodanej dzielnicy. Te tramwaje już tu kursują, aczkolwiek to jest moje drugie podejście i no właśnie. To nie powinno tak wyglądać, jak możecie się domyślać. Dlatego to nie będzie tak wyglądać, spokojnie. Już się tym zajmujemy. Przyspieszymy sobie trochę czas. Zobaczymy tak z ciekawości. Tutaj jest godzina. Mamy czas do, powiedzmy, że 25 minut, czyli do 30. 40. No to byłoby 15 minut. Tak czy siak. To sobie... Ja ci zaraz tutaj zęby zajęte. Co? Okej, okay, pauza. Dobra. Co? Nie wiem, jakieś dziwne rzeczy tutaj się dzieją, okej. No bo tak, to zrobiliśmy. Numer jeden. Później tędy. No i powiedzmy, że byłoby to na tyle. Tylko sprawdźmy w tym kierunku. Na pewno trzeba to przestawić tu i będzie po sprawie. Przynajmniej powinno być. No to sobie przestawmy tutaj i dajmy ludziom przejście. Wiadomo, że każdy człowiek lubi mieć wszystko blisko. O, coś się ruszyło, coś się odtkało. No, no powiedzmy, że jakoś to uszło. Tylko cały czas nie rozumiem problemów. Jest już połączony, proszę. Chyba jest dobrze. Nie widzę, bo tramwaje stoją cały czas. Tak, idą tutaj. Jest przesiadka. O, jest dobrze. Wait. Dobra. Tak, dzisiejszym celem odcinka jest naturalna rzecz, o której mówiłem w poprzednim odcinku, a mianowicie parki. Jest u nas dosyć biednie, jak sobie wejdziemy w mapę, co tutaj mamy, wartość gruntu jest jeszcze gorzej. Dlatego zaraz coś z tym zrobimy. Zresztą jeszcze, a właśnie, jeszcze miałem wam powiedzieć, za tydzień w piątek, w weekend, albo w piątek, pojawią się magiczne rzeczy o nazwie live z okazji 10 odcinka tej serii. No i będzie live na żywo, będę nagrywać. No i jak jest live, to też wiadomo, że będzie to trochę dłuższe. To bym sobie gdzieś tu wstawił, ale jest to niemałe. Jak widać. No dobra, tak. Ale mamy tutaj... Chociaż tutaj to można w sumie wstawić, bo tutaj jeszcze, ja wam nie powiem co tutaj będzie, tu będą też takie ciekawe rzeczy. O, z takim odstępem to powinno spokojnie wejść. Dobra. I tak, tutaj jakiś park. Tutaj jest taki fajny, o właśnie, wchodzi w takie fajne miejsca, szczeliny ja to nazywam. Tutaj wam damy schronisko. Proszę bardzo. Tym osobom, tym marderom damy lodowisko. Bum. Tutaj możemy im dać ognisko. Dobra, czy coś jeszcze jest potrzebne? Ogólnie teraz będę mieć ciekawy, bardzo ciekawy tydzień. Mam bardzo dużo rzeczy zrobić. Można powiedzieć, że za dużo. Dobra. Jeszcze tutaj. Tu jest coś mało.
To tu wam jeszcze wstawimy. No i już to jakoś zaczęło wyglądać. Czy jakiś zwykły jeszcze im tu palek wsadzić? Można taki. Mówię, daje te snowfall, no bo wiadomo, są najfajniejsze. Bo i też te snowfall działają tylko na mapach zimowych. Raczej większość. No dobra, to byłoby chyba tyle. Chyba, że tu jeszcze taki mały. I tu jeszcze naszym przemyśle. No dobra, to byłoby tyle, na tyle. Dobrze, przejdźmy do kolejnego etapu naszej rozgrywki. Jakiś trup, gdzie jest najbliższy cmentarz i czy jest pewny. Prawdzie powiedziawszy, jest trochę daleko. Ale to z kolei mi się podoba. Mogę patrzeć na budynek, gdzie je postawić. No zobaczcie, mogę sobie wybrać dokładnie miejsce. Lub włączyć mapę. Ale już jej nie wyłączę. Dobrze, tak. Czy tu... Tutaj wam się przydała taka pomoc. Proszę bardzo. Powinniście się ucieszyć. Zgodnie z moimi przewidywaniami ucieszyliście się. I czy... Nie jesteś nas. Coś takiego tutaj mi postawimy później. Brak funduszy. Wiem, zauważyłem. No i tutaj będą właśnie takie... O, właśnie o tym mówiłem. Będą przejście dla pieszych. Ludzie będą mogli sobie przychodzić. Tutaj też damy wam przejście. Dobra, dobra. Damy wam tak tutaj. No i to byłoby na tyle. Teraz tak. Teraz wam zainsynuuję, jak będzie to wyglądać. Tutaj autostrada się przejedzie tędy i tu wjedzie. Tak, tutaj zrobimy sobie taki wielki węzeł. To jest primo. Później tutaj to pojedzie sobie prosto. O, podświetla się. O, fajnie. Nie wiedziałem o tym. Dobra, tak czy siak. Tutaj tą drogę zaraz poprowadzimy sobie, będzie jechać tak wzdłuż. Dzięki czemu tutaj sobie zrobimy tę dzielnicę i... Odtąd poprowadzimy drogę, która będzie biegnąć tak tutaj dotąd. No i to się wszystko tutaj powinno połączyć później. Więc zacznijmy od ulepszenia tej drogi do drzewek. Proszę bardzo, nie będzie tutaj parku jeść. A tutaj po prostu same drzewka już. No dobra, i tak. I tą drogę sobie dociągniemy jakoś dotąd. Dotąd w zupełności wystarczy. Pieniędzy mamy dość, więc spokojnie. O to się nie obujemy. Swoją drogą Kubicę nie przeszedł. Jeżeli kogoś to interesuje. Raczej nie przejdzie, bo... Polityka się... Co się dzieje, kiedy polityka wkrada się do sportu? No właśnie, takie rzeczy się dzieją. Dobra. Tak, tutaj sobie tak ładnie... Teraz... Świętego zostawiłem go taką trochę przerwą. O, ale tutaj już będzie spokojnie. Spoko, roko. Tak, tu już będzie spokojnie i tu... Możemy sobie też dać taki wyjazd nawet. Proszę. Swanego, pokaż. A, taki tor fajny. Ja też bym takim się przejechał. Chociaż raczej w Polsce to jest niemożliwe, żeby było tyle śniegu naraz. Teraz to są wyścigi? Nie. Już myślałem. Dobra. Pada śnieg. Właśnie, jak tam nasza służba drogowa? No tak, tutaj to widzę, że się będzie robić coraz gorzej. Natomiast tutaj jestem ciekawy. No tak, bo tu dopiero wybudowaliśmy to. Ale wbrew pozwom, powiem wam, że jest nieźle, całkiem nieźle. Dobra. Dobra, dosyć napatrzywania się na widoki i czas budowania, bo to... Zobaczmy czas. Dzisiaj działam zgodnie z zegarkiem tylko i wyłącznie. A jeszcze dziś muszę zrobić coś jeszcze poza nagrywaniem projektu. Tak, i odcinki te ze Skylinesu będą się pojawiać w weekendy. W weekend. I raz w tygodniu, a Open3D pojawi się po prostu raz w tygodniu. Nie wiem kiedy, nie będę mówić tego raczej. No tam jakoś to nie ma zbyt dużego brania, ale seria ogólnie mi się podoba. Dobra,
Tak, to tutaj będzie taki ogólny zjazd. I teraz tak. Mniej więcej to tak będzie wyglądać. Służba. Zobaczcie, zobaczcie, dopiero wybudowaliśmy drogę i już przyjechali tutaj. No, no. Podobacie mi się. Podobacie mi się służba. Tak. I później chyba w ten sposób to wyjdzie. Czekaj. No, powiedzmy. Powiedzmy, że to wyszło. Ta droga ważniejsza. O. Nie. Coś takiego. No i tu. Co, to jest w końcu z dwoma tatami? Nie. To miała być jednokierunkowa z tramwajami. Ty nie słuchasz mnie. O. Tak, aby się tu pojawiały nasze błędy, ukochane. No, nie są aż tak tragiczne, chociaż są tragiczne. Dobra, pomijmy na to. Nie patrzmy się na to, bo mi już głowa tego boli. Tak, tutaj jeszcze standardowo zrobimy sobie tylko wjazd do miasta, bo tutaj będzie... Tu będzie się robić ciekawie. Tak, dzisiejszy odcinek, pewnie się nie zapadki. O, a tutaj tak ładnie. Tu będzie wjazd, no bo jak widać też kierunek taki. A tu będzie wyjazd. Będę się tu dobić kotki. Mhm. Nie widzę strzałek. Chyba jest dobrze. Tak, jest dobrze. Bo wyjeżdżają samochody. Do miasta. A, bo tu do przemysłu wam zrobiliśmy dojazd. Uj, uj. To nie wiem, to zobaczymy. Zobaczymy, to jeszcze się zastanowimy nad tą drogą. Dobra, no i tu później będzie autostrada, ale nad tym się nie zastanawiajmy. Jeszcze chciałbym zrobić w dzisiejszym odcinku tą dzielnicę. Na pewno to sobie tutaj dociągniemy. Taki mam pomysł, aby to sobie tu jakoś wciągnąć. Żeby tu już jakoś było podłączone. Więc może zróbmy... Nie da się. Ja ci zaraz tutaj zrobię, nie da się. Nie. Nie, źle. Tak. Chociaż nie, i dalej prosto. Dobrze. W ten sposób mogę to zaakceptować. Tutaj będzie rowerowa. Właśnie, tam nie ma rowerowej. To jest... Rower, rowery... O, no i zapomniałem o najważniejszej rzeczy, które miałem dzisiaj zrobić. A mianowicie... Tak? To były przepisy? Zachęta dla rowerzystów, dla wszystkich. I ja. Proszę bardzo. Powinno mi się to spodobać. Jak nie, no to wypad. Dobra, no i tak, no i to... Czy to trochę nie skręca? Skręca. On. Zrobimy dotąd. Dotąd. I później z... No, można zrobić tak. Pasi, pasi mi to, powiem tak. Pasi. Ale to nie. Czemu to nie... Czemu to ci nie pasi? O. Widzisz, pasi ci. Pasi ci o tym... Pasiło ci wtedy też, tylko o tym jeszcze nie wiedziałeś. I tu był taki fajny budynek, który się nazywał... Gdzie to jest? Na samym końcu. O, jest. Tutaj wam jeszcze coś takiego wstawimy. Wow. No, powinno wam się podobać. Też tak sądzę, że to jest bardzo dobre. No i tak, miasto nam rośnie. Więc jest dobrze. Znowu marudzisz. Tutaj miało być co drugie połączenie. Z innego można to później jakimś cudem robiły się korki, można to pozmieniać na drogi jednokierunkowe. Tutaj też marudzisz?
teraz, to rzeczywiście było źle. Ej. No. Ha. Ale to jest genialne w tej wersji City Skylines, to jest niemożliwe na komputerze. W ogóle tutaj jest parę rzeczy niemożliwych na komputerze, a tutaj są możliwe. Znaczy bez modów rzecz jasna, ale... Tutaj akurat... Tu plusuje to Cities. No już służby jeżdżą. Jeszcze nikt tutaj nie mieszka, już jeżdżą. Mamy dużo pieniędzy, może być dużo dużo. Proszę bardzo. I tutaj jeszcze podłączymy sobie. Znowu ten sam problem? Tam myślę, że zrobiłem ten problem. O. Nie, też źle. Musi być odstęp o taki i sobie zrobimy ścieżkę. Nie, tutaj nie będzie połączeń. Zapomnij o tym. Tutaj się jeszcze damy. No i to byłoby na tyle, na tą dzielnicę. Dobra, zaznaczmy sobie teraz tutaj tę całość. To będzie jakoś tak wyglądało mniej więcej. O, dokładnie tak. No i ile nam zostało do kamienia milowego? Zaraz. Jeszcze tego nie mamy, a już wygląda jakbyśmy... to mieli. Okej, czy ja mam tak jakąś incepcję? 35 ludzi. I 35 ludzi tygodniowo przychodzi. To ludzie, macie tu wbijać. Powiem wam tyle. Macie tu wbijać. W tak zwanym międzyczasie zrobimy sobie tą ścieżkę. I przygotujemy wszystko już pod tą nową dzielnicę. Bo ta nowa dzielnica już sobie, jak możecie zauważyć, będziemy robić na zupełnie innej strefie. No tak. I tutaj sobie tak. Tu sobie zakręcisz. Ale zakręcamy za pomocą tego. O, może być nawet, tak? Teraz pytanie, czy teraz w ten sposób to wyjdzie. Jak mi powiesz tu zaraz, że nie, to będzie źle. I to nie dla mnie, tylko dla ciebie. Dobra, jakoś to dziwacznie wyszło. Okej. Że chcemy to podłączyć i wyszło nam w równych odstępach. Jest! Mamy to! Duże miasteczko. Ale teraz też miasteczko. Małe miasto, duże miasto, wielkie miasto, miasto stołeczne, ogromne miasto, metropolia, megapolis. Do megapolis chcemy tutaj dojść, ale póki co mamy duże miasteczko. Wieś. Dobra. Czyli to dostaliśmy nowy kawałek, nowe przepisy podatkowe, metro się przyda, wypoczynek, to też dzisiaj użyjemy. No i zobaczcie, mamy rejony mieszkalne o dużym zagęszczeniu, biura i tak samo handlowe, uniwersytet, spalarnia, to nam się przyda, i sauna, stacja metra i więzienie. Więzienie to będzie jakoś później dopiero, będzie nam potrzebne, ale spalarnia. To muzyka w moich uszach tutaj normalnie teraz jest. Tylko to byśmy postawili w trochę innym miejscu. Może tutaj. Wiem, że wam się nie spodoba, ale... Proszę, opróżnij ten budynek. Kolejnym budynkiem, który będziemy chcieli postawić, jest mianowicie uniwersytet za jedyne 75 tysięcy. Brakuje mi w tym połowy. Ale jak teraz tutaj damy sobie takie coś, i jeszcze tu, to nagle nam tutaj dużo ludzi przybędzie. Dobra. Ale tu jeszcze trzeba zrobić wjazdy.
Zróbmy to w miarę szybko. Tak, i do tych dzielnic już nie będzie aż tak dużo tramwajów i autobusów, jak było do tamtych. Tu będzie już głównie metro. Znaczy, tramwaje i autobusy będą dowozić do metra. Tak, tak. Dziwacznie. Nie martw. Naprawdę, czasami tutaj są... O, właśnie o tym mówiłem. Wow. Amazing. Chyba to takie słowa, takim słowem to można opisać. Amazing. Another amazing. Ok. Tutaj tak popodłączamy. To sobie tak popodłączamy. O, właśnie. I teraz tak. No i tutaj tak samo dla pieszych. Bo tutaj to już się przydaje. I tutaj jest już ważna rzecz. Stację metra stawiamy przy tym, a przynajmniej musi być z tego dojście. Wtedy to się bardzo przydaje, bo ludzie stąd idąc, idą od razu do metra. Czyli do naszego głównego środka transportowego. Bo metro, jako jedna z nielicznych rzeczy, wychodzi na zero. A, no tak, zapomniałem o tym. Ajajajajaj. Mhm, i rura wylewowa. Proszę bardzo, i jeszcze prądy. Macie prądy. Chociaż nie byłyby niezbędne, ale niech będą. Już skoro jest ten wiatrak. No. No i jak już macie te prądy, możemy wam obniżyć chyba podatki. Budżet na wodę na stówę. I tak samo tutaj na stówę. Tutaj też. No dobra. Nie będziemy na razie wszystkimi się tam zajmować. A, no właśnie. A propos wypoczynku. Proszę bardzo, wypoczynek wy macie tutaj. Dzięki czemu tutaj dajemy sobie rejony. Tutaj sobie damy małe sklepki. Ogólnie. Przy tramwajach. Natomiast tutaj będzie nasze rejony wypoczynkowe. Proszę bardzo. Natomiast w tej części nasi ludzie, to nie jest Simowy, to nie jest SimCity, będą mogli pracować sobie. No, tak dla zabawy. Tak dla zabawy będą mogli sobie pracować. No dobrze. Sprawdźmy czas. Czas jest, że mamy jeszcze 3 minuty. No i powiem, że dzisiaj trochę tego zrobiliśmy. O, no i bym zapomniał o naszym głównym temacie przewodnim, czyli parki. Macie tutaj park. O, zadowoleni. Będę jeszcze bardziej zadowoleni, jakim tu postawię komunikację jakąkolwiek. Ale to w przyszłość. Właśnie, swoją drogą. Czy w końcu im tu puścimy autobus? Ci nie mają. Może im puścimy. Mamy ten wielki tutaj takie coś. To już niech będą mieli. A co mi tam? No dobra, to tak, czyli co? Powiedzmy, że tędy. No i nie, nie tędy. Tędy. Chodzi o to, aby się nie pokrywało zbytnio z tramwajami. No ale w takich miejscach kluczowych powinno być razem. Dobra, tak, tutaj. Tędy. Tak, i też jest taka rzecz, że autobus nie ma prawa zatrzymać tramwaja. To chyba oczywiste, co nie? Czy to jest prawa jednokierunkowa? No nie. Dobra. Ominiemy ciebie. Tędy. No i tutaj. I jedziesz i wjeżdżasz. Proszę bardzo. Powinno wam się spodobać. Taki tutaj środek komunikacyjny. Co ci tam prądu brakuje? Nie marudź. Nie marudzimy. Czy tu jest dobrze? Tu jest źle. Tu jest źle. Macie. Cieszcie się. I nauczajcie. Jak w międzyczasie my tutaj to rozbudowujemy.
do celów przyszłościowych, a mianowicie tą drogę trzeba na pewno przedłużyć. Tak wiem, też pole z drzewkami. Jak też szybko biuda się wybudowały. I tu będzie taki ciekawy tunel, jak będzie można go wybudować. To będzie ciekawy tunel. Ale póki co nie widzę zbytnio chęci do tego ciekawego tunelu. Nie może to być aż tak długie. Tak i tak. O, powiedzmy, tak samo będzie tutaj, jak się tam to uda. A. O. Tędy. I tędy. No i tak samo musimy tutaj coś zrobić też. Jest to tu. I jest tu wjazd. O. No tak, tu musimy zrobić taki wjazd. I zjazd. Chyba czas już play. Tak, czas już jest włączony. A, no właśnie, tutaj ta droga nie będzie tak szła. Ona tu musi zakręcić, przecież zaraz ostro. Ona tu musi mieć ostry zakręt. Dobra, ale jeszcze w dzisiejszym odcinku poustawiamy sobie te drzewa tutaj. Tutaj to też musi już być. No teraz to... Kolejny odcinek oczywiście pojawi się w środę. Ten pewnie się pojawi około północy... Północy z... W niedzieli na poniedziałek. Tak mi się coś zdaje. Jak możesz się domyślać, był nagrywany o nieco innej godzinie. Jest to, powiem więcej, długa próba, ponieważ pierwszy odcinek nie... Pierwsze podejście się nie udało. No i jakby coś, pojawi się live'ik w sobotę lub... No bo to już będą święta i oczywiście w święta spokojnie będzie dużo nowych odcinków i prawdopodobnie, to jeszcze nie jest potwierdzone, zaczniemy nową serię. Jaką? Jeszcze nie będę mówić. Nie będzie to żaden City Builder ani z tych rzeczy. Będzie to ciekawa gra przygodowa. Co prawda nie pierwsza część, może już część was wie, o której grze mówię. Jeżeli ktoś jeszcze dotrwał do tego momentu, ale na pewno wam się spodoba. Przynajmniej ja byłem naprawdę bardzo zauroczony tą grą. No i będzie się pojawiać jakiś swój czas. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to nie Wiedźmin. Bo miałem już taki pomysł. Czy włączyć tutaj Wiedźmina, ale Wiedźmina to nie w takie miejsce. Dobra. Skończymy tą autostradę i kończymy odcinek. Tu będzie przejazd górą. Czy to nam udało się? O dziwo. Ale tam się już nie uda, tak? Aha. Dobra. Dobra, tutaj podłączmy. To nie, tutaj już zostajemy na tej górce. Już niech to będzie na tej... w takim podwyższeniu. I tutaj standardowo musimy zrobić jedną magiczną rzecz, a mianowicie wjazd. No to się może przydać, ale w sposób, który mi się spodoba. A tam to się nie podobało. Jakby był ktoś ciekawy, tamto mi się nie spodobało. O, mam cię. Udało mi się to zrobić. Udało się. Także dzisiaj był odcinek o parkach. Głównie, no bo mamy też nową dzielnicę, a w następnym odcinku prawdopodobnie zainwestujemy sobie w metro. No. I to będzie chyba na tyle. Drzeweczka. Może po... Drzewka pojawią się w następnym odcinku. I to byłoby na tyle. Chwila. Coś mi się wydaje, że tutaj chcą się rozbudowywać. A ja nie będę ich tutaj przecież uziemiać. Niech się... Chcą rozbudowywać się? Niech się rozbudowują. Chwila. Swoją drogą, jeszcze nie mamy turystów zbyt dużo.
Dobrze, tamci się rozbudowują, ci się rozbudowują. Dla biur damy też malutki kawałek. No i biura to nam tutaj idą, pięknie się budują. Czy my tutaj daliśmy też? No daliśmy, no to dziwne. To dajemy. No i tak, to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Dziś sobie wybudowaliśmy tą dzielnicę nową. Jeżeli ktoś ma pomysł na nazwę miasta lub na tą dzielnicę, możecie lecieć w komentarzu. I tak, i co my tutaj jeszcze? I możecie też napisać w komentarzu, jak wam się podobał nowy zwiastun kanału. No i to byłoby na tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. To cześć i do zobaczenia w kolejnym materiale.